Zrozumiałem, jak bardzo Bóg chce być blisko nas. Bóg nie jest systemem religijnym, zbiorem przepisów, nakazów, jakichkolwiek zakazów, przykazań i regulaminu, którego trzeba przestrzegać. Moi drodzy, Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowaną. A mamy to napisane w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale i 48 wersecie. Przeczytam. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach ręką uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan? Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Czy to nie ręka moja uczyniła to wszystko? A nieco dalej, w 17 rozdziale, 24 werset Boże Słowo mówi: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, tym będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ale ja wam powiem, co to znaczy. Czemu? Dlaczego tak? Ponieważ Bóg zapragnął z nas uczynić i w nas swoją świątynię. Kochani, to jest niesamowite. Bóg zapragnął bliskości z nami. Bliskiej relacji. Popatrzcie się, jak bardzo musi nas kochać nasz Pan, że chce w nas zamieszkiwać i w nas budować swoją świątynię. Już nie w murach Jerozolimy, Częstochowy czy innym miejscu, ale w naszych sercach chce być osobiście. Wiecie, co to znaczy, jeżeli tak blisko ktoś kogoś chce być? To znaczy, że go bardzo lubi albo bardzo kocha. Ja bym powiedział, że kocha. I Bóg chce być blisko, tak bardzo blisko ciebie. I mnie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Trzeci rozdział, 16 werset, a teraz 6 rozdział, 19. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Wyobraź sobie, ty, któryś oddał życie Panu Jezusowi, przyjąłeś jako swojego Pana i Zbawiciela, bo to jest do tych ludzi skierowane. Jesteś miejscem obecności potężnego Boga. Bóg tak bardzo pragnie bliskości z tobą, że postanowił nie być w murach, ale być w twoim sercu. Czy rozumiemy, o co tu chodzi? Jak bardzo musi nas kochać i tęsknić za nami, za relacją z nami nasz Ojciec? Moi drodzy, to jest niesamowite. Drugi list do Koryntian też mówi w 7 rozdziale. W 16 wersecie: myśmy świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Mam ochotę wszystkich was tu wymienić, ale tego nie zrobię. Nie każdy o sobie powie: jestem świątynią Boga wewnątrz. Ja jestem świątynią Boga. Bóg pragnie tej bliskości z nami, bardzo bliskiej relacji, relacji miłości. Już do jednego ze starych, starotestamentowych Bożych mężów Bóg powiedział, a był to, jeżeli dobrze pamiętam, Abraham, i mówi mu takie słowa. A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj społeczności ze mną. I Bóg tej społeczności, tej relacji chce z tobą i ze mną. Czy jesteśmy świadomi tego? Apostoł Paweł do Koryntian napisał też takie słowa z natchnienia Bożego Ducha Świętego. Wierny jest Bóg, który was powołał
do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Jesteśmy przez Boga powołani do społeczności z Nim w Jezusie Chrystusie. Jak bardzo chce Bóg z nami mieć społeczność. Stół Pański jest sowicie, obficie zastawiony. Możemy darmo z niego korzystać. Tam są najlepsze rzeczy. Najlepsze, jakie mogą być. Na stole Pańskim. Dla każdego z nas, dla Ciebie i dla mnie. Bóg to przygotował. Za darmo. Bo już zapłacił za to ofiarą. Ofiarą swoją Chrystus, swoją krwią. I tu jest to, że tam to są te zielone te pastwiska, te wody spokojne, które pokrzepia nas nasz Pan. Pociesza, zaspokaja nas u stołu Pana. Oto stoją u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i wstąpi, otworzy drzwi i wstąpię do niego, będę z nim wieczerzał, on ze mną. To jest werset objawienia 3.20. Ale jest to często werset używany do ewangelizacji. Nie mówię, że jest to co złego, ale oryginalnie on jest skierowany do kościoła wierzących w Chrystusa ludzi, zborów Laodycei. A więc Pan Jezus chce głębokie relacje z nami. Wiecie, obfitość Bożego błogosławieństwa jest obecności Pana. W Dziejach Apostolskich mamy zapisane takie słowa. Apostoł Piotr mówił w 2 rozdziale, 28 wersecie takie słowa. Cytuję tutaj Dawida, starotestamentowego króla Izraela. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. To jest wszystko. To jest rozkosz. W tym jest pełnia szczęścia i miłości w obecności Pana. Jesteśmy powołani do relacji z Bogiem. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? No, ktoś może powiedzieć, mam relację, chodzę na spotkania, modlę się, czytam Biblię, ale tu jest coś więcej. Kochani, tu jest coś zdecydowanie więcej. Kiedy Pan Jezus powołał swoich 12, w 3 rozdziale Marka, 14 wersecie mówi i powołał ich 12, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Ale pierwsza rzecz, żeby z Nim byli, później do zwiastowania Ewangelii. Bóg Ciebie i mnie powołał do obecności z Nim. Kochani, czy my tak pragniemy Jego obecności, bliskości, jak On? Skoro przyszedł Bóg i w Twoim, moim ciele uczynił świątynię. Czy, wiecie, my to czytamy, znamy na pamięć. Ale czy jesteśmy świadomi, co się wydarzyło tak naprawdę w nas, w środku? Bóg tu mówi, że nie mieszka. Dlaczego w murach nie mieszka? Bo dla Niego mury to nie są żywe organizmy. On chce mieć relację z żywym organizmem, jakim jest człowiek. Bo Bóg jest osobą. Nie mówię człowiekiem, ale osobą. Nie jest czymś, ale kimś, który mówi, który przemawia i On chce, żebyśmy z Nim rozmawiali. Nie dyskutowali tylko. Nie tylko modlili się, jak to się dzisiaj mówi. Ale rozmawiali. Wiecie, że ja coś takiego przeżywam przez ostatnie 2 dni. Dziwnie to wszystko jakoś układa mi się. Zaczynam więcej rozmawiać. Stwierdzam, że Bóg, nasz Ojciec chce rozmowy, a nie schematów, paciorków. To ma być tak poukładane. Wiecie, co Bóg do mnie zaczyna mówić. Nie wiem, co się dzieje. Ja się rozpłakałem, nie wiedząc czemu, i zaczynam mi pokazywać, ale za dużo tego by dzisiaj to tu powiedzieć. Ale nasz kochający nas Ojciec chce rozmawiać z Tobą, córko. Synu, mówi do Ciebie, mój synu i moja córko. Ja chcę rozmowy, a nie liturgii. Ja chcę społeczności z Tobą, a nie schematów. Wiecie, o co chodzi? On jest tu i teraz. On jest nie tylko, kiedy jesteśmy tu i teraz, ale On jest z Tobą. Ci, co mają krowy, to w oborach. On jest z Tobą wszędzie. W Twoim domu, w łazience, kiedy jesteś. On nie opuszcza Cię nawet na chwilę. On po prostu jest w Tobie.
On jest z tobą w pracy, w szkole, w innym miejscu. On jest. I na ulicy możesz z nim rozmawiać. Idąc po chodniku możesz z nim mieć relacje. I on ci będzie mówił, wyjaśniał. Społeczność Ducha Świętego to jest. Z Duchem Świętym. I Bóg tego chce. My tego potrzebujemy. To jest relacja miłości. Ja dopiero dochodzę do tego, że tak chce ode mnie Pan. Zwyczajne relacje. Tak się rodzą proroctwa. Z relacji z Panem. Tak się rodzą objawienia od Pana. Z relacji z Nim. Zacznie za chwilę widzieć odpowiedzi. Ja mówię, Panie, czytam, ale Pan Jezus nic z tego nie rozumie. Jak to jest? I tak sobie rozmawiam. I nagle przychodzi światło. I napływają mi łzy do oczu nie wiadomo czemu. Bo usłyszałem taki w środku głos, który mnie rozsypał. Kochani, ale to nie jest zarezerwowane dla niektórych wierzących w Chrystusa, ale dla każdego. Dla każdej. Dla kobiety, mężczyzny, dla dziecka i starca. Bóg rzeczywiście mówi. Nie w głowie jakieś masz głosy. Bo ludzie dzisiaj mają głosy różne w głowie i lądują w zakładach psychiatrycznych. To nie o tym mówię. To jest zupełnie coś innego niż słyszeć głos. To jest zupełnie inny wymiar relacji z Duchem Świętym. To jest taki nietypowy, którego dzisiaj religijnie, chrześcijański świat nie przyjmuje i powie ci, że zwariował. Ale jesteś jak najbardziej pod działaniem ducha trzeźwości. To wydaje ci kierunek. Jeżeli chcemy żyć dla Boga, jeżeli chcemy być efektywni dla Boga, czyli owocni, wydający owoc, musimy wziąć od Niego to zaproszenie. Od Ducha Świętego dzisiaj. Zaproszenie do głębszej relacji, zażyłej relacji miłości. Duch Święty Ciebie i mnie zaprasza. Za darmo wejdź w taką inną, intymną, bardziej relację ze mną. A zobaczysz, jakie rzeczy mam dla Ciebie przygotowane. Jest takie słowo i Bóg to dzisiaj mówi do każdego, kto jest Bożym dzieckiem, że z relacji przychodzą objawienia. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im swoje przymierze. Objawia im swoje myśli w społeczności, w relacji. Duch Święty ci objawia to, co zakryte było do tej pory. Pan mówi, wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. To nie jest tylko wołanie językiem, ale wołaniem serca. Zaczniesz widzieć. Bóg ma coś dla każdego z nas. Jeszcze wiele rzeczy chce odkryć. Objawić, pokazać. Ale bez relacji nie będziemy tych rzeczy z Nim dostrzegać. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli narodziłeś się z Jego Ducha, jeżeli masz Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana, to Pan Jezus dalej puka, bo On ma przygotowany stół. Chce z Tobą zjeść śniadanie, obiad, kolację. Chce z Tobą usiąść przy stole, w Twoim pokoju. Chce po prostu z Tobą wypić kawę, herbatę. Rozumiecie, o co chodzi? O taką cudowną społeczność. Masz cudownego Pana Wielkiego, a zarazem pełnego miłości Ojca, który jest dzisiaj na Stalmacha. I chcę później jeszcze dalej z Tobą pobyć, kiedy będzie podane coś dla ciała. Wiecie, to jest coś takiego, tak wspaniała relacja. Duch Święty dzisiaj chce ożywić wszystkich nas. Duch Święty chce ożywić, żebyśmy nie byli religijnymi chrześcijanami, ale wyznawcami prawdziwie Jezusa Chrystusa w Jego Duchu. Litera zabija, Duch zaś ożywia. Litera prawa jest literą śmierci, a Duch łaski ożywia. Duch, Boży Duch. Tego nam dzisiaj potrzeba. Pieczęć Ducha Świętego jest nad nami. Nie pieczęć niedzieli czy soboty. Wiecie, o co chodzi? Pieczęć nie jest dzień, lecz Duch Święty jako ten pieczęć naszego odkupienia.
Czy to nie jest wspaniała nowina? Radosna nowina. Wiem, że wiele rzeczy mamy jakby... Wiele pytań, nie mam na nich odpowiedzi takich bliskich, takich ważnych. Może członków rodziny niezbawionych. Modlisz się i mało, że nic, to jeszcze jest gorzej. I dlatego Duch Święty Cię zaprasza, bo coś ma do Ciebie. Pokazać Ci chce coś. Coś, co nie zobaczysz naturalnie. Coś, co rodzi się z relacji z Nim. Czemu tak się dzieje? Zaprasza Cię do tej komory modlitwy też. To może być przysłowiowa komora modlitwa. Wiemy, o co chodzi. Sam na sam. I zaczyna Ci Bóg mówić. Doświadczam tego. I chcę iść głębiej w te tematy. Bóg może Ci dać wizję, może Ci dać objawienie, może Ci dać sen, a może przemówić, że Go usłyszysz fizycznie. Ale nie mówię, że po prostu to się musi stać. Przede wszystkim wejdź w Nim taką intymną relację. Niech jedyną rzeczą, która Ci towarzyszy, będzie Biblia, Pismo Święte. Gdzie relacje z Bogiem. Może się zrodzić pieśń z Twoich ust, którą nigdy nie śpiewałaś, nie śpiewałeś, nawet nie masz talentu do tego. Ale zdarzyło mi się to i szkoda, że nie zanotowałem. Pieśń do Jezusa, Pana naszego. Pieśń miłości, która się zaczęła rodzić. Jak była raz zaśpiewana, nie umiem tego powtórzyć. Ale to się dzieje, wiecie. To się dzieje w prawdziwej relacji. Gwarantuję Ci, że nie pomyślisz, głupie. Nie będzie Ci chodzić grzech po głowie. Bo się tak zakochasz w Jezusie, że wszystko to do tej pory wydawało Ci się wcale nie takim złym. I rzeczywiście może nie wygląda źle. Uznasz to za śmiecie, za warte jak gnój. Pisze też w innym miejscu Słowo Boże. Apostoł Paweł wiedział, co pisze, że wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Albo jak w starszym tłumaczeniu pisze nawet za gnój. Bo Chrystus stał się tym najważniejszym, tym blaskiem. Wszystko, co do tej pory miało jakiekolwiek znaczenie i blask w obliczu Chrystusa stracił na blask. To jest piękne. Do tego chce nas Duch Święty doprowadzić. Bo mówi tak, oznajmię Ci rzeczy wielkie, niedostępne, o których jeszcze nie wiesz. Jeszcze nie wiesz. Ja jeszcze dużo nie wiem. Ja odkryłem nową rzecz. Im więcej chodzę z Panem, im więcej żyję z Nim, to więcej wiem, że nic nie wiem. Ale to o to chodzi. Czasami to intelektualna wiedza nadyma. Prowadza pychę. Recytowanie Biblii na pamięć literalnie to nie to. Duch Święty wprowadza Cię zupełnie w inną prawdę. Jak pisze, że Pan Jezus powiedział, że Duch Święty, kiedy przyjdzie, wprowadzi Cię we wszelką prawdę. Prawda, która obnaża, że Ty nic nie wiesz. I pokornie jesteś w obecności Boga. I tak jak dziecko na kolanach taty czy mamy. Uczysz się, łapiesz to, bierzesz to. To źródło wody żywej wypływające z Chrystusa, to Duch Święty. Do tego dzisiaj nas zachęca Pan. Do relacji miłości. Do relacji przyjaźni. Do rozmowy przy kawie i herbatce z Panem. Razem. Rozumiecie? Wieczerzać będę. On ze mną, a Ty. Pan Jezus mówi, że jeśli wpuścisz, to będziesz wieczerzał z Nim, a On z Tobą. To jest to właśnie. Taka relacja, taka społeczność. Kiedy wszystko inne straci na wartości, to stanie się Twoją pasją Jezus. Moją też. To jestem na takim etapie początkowym. Duch Święty naprawdę nawołuje i powołuje nas na nowo. Do czegoś zupełnie innego. Czas już nie mówić 20, 10 lat temu przyjąłem Pana. Czas byś na wyższe etap. A wtedy zobaczysz, gdzie Cię Bóg pośle, czy Cię pośle w ogóle. Wtedy to nie będzie istotne, bo Ty się znajdziesz w takim miejscu bez Twojego udziału w pewnym sensie. Po prostu Bóg Cię postawi, zgotuje taką okoliczność. Bo wtedy będziesz posłuszny Panu. To jest nowe przymierze łaski dzisiaj. Nowe przymierze zawarte z Bożym Izraelem w duchu. Czyli z Tobą i ze mną. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię. Raczej to trzeba serce pojąć, nie umysłem. To trzeba po prostu przyjść do Boga. I zaczniesz
przeżywać chrzest w Duchu Świętym, nawet może tak być. Możesz przeżywać wiele innych darów. Ty będziesz tylko czasami się słuchać, co mówisz, co się dzieje, przyglądać się tam, jak Bóg Cię prowadzi w pewne rzeczy. Ale masz podporządkować się temu, co Pan robi. Bo to nie będzie na Twój i mój rozum. To nie, o Boga nie ogarnia się rozumem. Boga przyjmuje się sercem. I do tego dzisiaj Duch Święty Ciebie mnie zaprasza. Nie będziesz może nawet akceptowany przez niektórych chrześcijan. Zastanów się, komu chcesz się podobać. Bogu czy ludziom? Czy chcesz mieścić się w systemach religijnych, w Twoim kościele, w Bożej grupie, czy chcesz mieścić się w ramach Ducha Świętego? Jedno jeszcze mogę Ci powiedzieć. Duch Święty nigdy nie odprowadza Cię od Bożego Słowa, ale do Bożego Słowa. Nigdy inaczej. Jak ktoś mówi, Duch Boży go prowadzi, a idzie w stronę grzechu, nigdy Duch Boży Cię nie prowadzi w stronę grzechu, lecz w stronę świętości, drogą Bożą, posłuszeństwa Słowu Bożemu. Ale to nie jest smutna nowina, ale radosna nowina. Bo tak patrzę na Was, bracia i siostry. Nie przejmuj się, że tego nie rozumiesz. Ja też tego nie rozumiem, ale wiem, że to jest najlepsze rozwiązanie. Relacja z Bogiem. I jak jest fajnie, wiecie, czasami jest tak, że duch jest ochotny, ale ciało mdłe. To trzeba wyjść z tego ciała i duchem poruszać. W duchu się poruszać, nie? Zaraz chciałbym, jak to nie oskarżył o jakieś tutaj czary mary. Chodzi zupełnie o co innego. O relacji po prostu duchu, z Duchem Świętym, który jest posłany dla nas od Boga przez Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko, co do Ciebie przylgnęło i jeszcze Cię trzymie, jak grzeb się go ogona, zacznie odpadać. Mówię o grzechu. Wiecie, ja wojuję, Panie, wybacz i wybacz, na okrągło to samo, mnie się zaczyna już to nudzić. Ja mówię, 20 parę lat i ciągle to samo wyznaję. Nie wiem, Boże, jakoś Ty to znosisz. Ja już się za głowę łapię, aż do tego momentu zrozumiałem, że Bóg chce czegoś innego już. Wiedziałem, że Bóg nie chce, żeby ciągle deptać w miejscu i ten sam grzech ciągle popełniać. No tak śpiewaliśmy. Gdy upadam, podnosisz mnie, to się dzieje. Ale jeżeli ja upadam w to samo, to już trwam tym. Ale Duch Święty chce nas wyprowadzić i na wyższy poziom wiary wprowadzić. Z chwały w chwałę. Z wiary w wiarę. Znacie taki tekst apostoła Pawła do Koryntian? Znacie, no ale ja go przeczytam. Który jest w drugim liście do Koryntian, 3 rozdziale. Osiemnasty werset. My wszyscy tedy odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Duchem z dużej litery. To Duch Święty jest Panem. On jest Bogiem. Czas obudzić się ze snu. Czas porozmawiać. Panie, co chcesz do mnie? Ja wiem, że czasami Bóg przebudzi w nocy. Wiecie, to jest fajna rzecz. Nie wiem, co się dzieje, ale się tak dzieje. Ja mówię, Panie, tak sobie opowiadam. W nocy sobie opowiadam. Nawet na balkonie poszedłem, gwiazdy na niebie, cisza wszędzie. Mówię, Panie, a powiedz mi, co tam jest nad tymi gwiazdami. I widzę jedną taką przestrzeń, nie widząc końca. Wiecie, to jest Duch Święty, który chce wprowadzić ten na wyższy poziom wiary. Oczywiście, Ty musisz poświęcić pewien czas, pewne rzeczy. Ale jest to dobre. Jest to wspaniałe. Nie szukaj świątyni. Nie szukaj kapliczki w Twoim domu. Nie buduj ołtarza. Ty jesteś tą świątynią. Ja jestem tą świątynią. Gdziekolwiek nie idziesz, świątynia idzie z Tobą. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Nie trzeba iść do świątyni. Ach, no ja nie będę, muszę szukać gdzieś tu w Cieszynie, gdzie się mogę do Boga pomodlić. Tyle tu kościołów, że można do pierwszego lepszego wejść. Nie, nie, nie o to chodzi. Możesz być w lesie, na ławce. Nie wiem, gdziekolwiek by nie wymienić. Masz świątynię. Świątynia to jest miejsce obecności Pana i Jego mocy i chwały. To świątynia nie tylko, nie ten mur, nie to.
ale świątynia to miejsce obecności Pana i Jego chwały. I tą świątynią jesteś Ty i ja. Czy dotarło dzisiaj to Słowo Boże? Że tak tu jest napisane? A więc, kiedy wyjdziemy dzisiaj z tego zgromadzenia, będziemy nieco mądrzejsi i kiedy za rogu wyskoczy ten rogaty, to musimy pamiętać, jestem świątynią Boga, a nie na posyłki diabła. Tak, Bóg nas takimi uczynił. Diabeł chodzi jako lew ryczący, szukając kogo by pokonał. On straszy, ale on ma jako ten lew wybite kły przez Boga. On tylko może straszyć, seplenić. Nie ma czym ugryźć, bo dziecka Bożego nie ma czym ugryźć. Dzisiaj Duch Święty zaprasza Cię po spotkaniu. Po dzisiejszym spotkaniu na audiencję u Króla Królów i Pana Panów. Nie musi się zapisywać. Ty już tu dzisiaj możesz, na tym spotkaniu już tego czerpiesz. Jak to dobrze, że nie muszę się zapisywać do Niego i czekać w kolejce, kiedy mnie łaskawie, czy w ogóle przyjmie. Bo ma takie prawo. Gdyby chciał, prawda, ma pełne prawo. Nawet powiedzieć, nie znam Ci. Znamy, prawda? Do burmistrza, żeby tu iść w Cieszynie, trzeba się do niego zapisać. Nawet do dyrektora jednego z, bodajże, mieszkaniówki ZBM. Też się trzeba zapisać. A do Boga możesz przychodzić w każdej chwili. To jest paradoks. To jest niesamowite. Możesz przychodzić do Niego w każdej chwili. Odbierze telefon. Nie powie Ci na linii abonącko uszkodzona albo zajęte. Nie musisz bać się o impulsy, które trzeba płacić, bo ktoś już zapłacił za to. Pan Jezus Chrystus. Czyż to nie jest powód do radości? Także nawet jeżeli doświadczenia są, pamiętaj, Pan jest w tych doświadczeniach z Tobą i ze mną. Nie da się oszukać diabłu i wmówić kłamstwo, kiedy prawda jest inaczej, wygląda inaczej. Rozmawiaj dzisiaj z Duchem Świętym. Halleluja. Niech to będzie zapisane w naszych sercach dzisiaj. Niech Ojciec, Bóg nasz uczyni prawdziwym i realnym to słowo, które będzie kwitnąć. I za jakiś czas, jeżeli będziemy się spotykać, będą może i świadectwa. Być może. Ale na pewno zmieni się Twoje życie na lepsze. W sensie duchowym. Nie znaczy, że będziesz miał więcej kasy. Może też, ale chodzi tutaj o coś więcej niż tutaj te dobra materialne. O życie z Bogiem. O relacje z Bogiem. Do czego zachęca nas Pan. Nie mów, że jesteś 20 lat nawrócony. 30, 10. Bo tu u Boga nie ma znaczenia. Boga nie interesuje, kiedy się nawróciłeś. Ale co jest dzisiaj? Czy jest wzrost, czy go nie ma? Czy nie daje Boże cofnięcie się w tym? Ale wiemy, że dzisiaj będzie inaczej. Wiemy, że to słowo już trafiło do naszych serc. I niech Pan Bóg pobłogosławi. Jak ktoś jeden powiedział, alleluja i do przodu, do roboty, aby rozmawiać z Panem na zasadzie miłości.